Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372, otwieram 37. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych, pana wójta, pracowników administracji Urzędu Gminy. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 13 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 36. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 36. sesji Rady Gminy oraz w działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, dyskusja. Punkt dziewiąty, projekty uchwał. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 37 przez 206 przez 2021, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2031. Podpunkt drugi. Uchwała nr 37 przez 207 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 37 przez 208 przez 2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta. Podpunkt czwarty. Uchwała nr 37 przez 209 przez 2021 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy. Punkt piąty. Uchwała nr 37 przez 210 przez 2021 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów. Podpunkt szósty. Uchwała nr 37 przez 211 przez 2021 w sprawie pokrycia części kosztów zagospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwała nr 37 przez 212 przez 2021 w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Jeziora Wielkie. Punkt dziesiąty. Wolne wnioski i zapytania. Punkt jedenasty. Odpowiedzi na zapytania. Punkt dwunasty. Zakończenie sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji mamy zrealizowane. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wszyscy są za. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest na 15 radnych jest 13 radnych, a więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję panią Jolę Todę. Przyjmuje pani? Dziękuję bardzo. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 36. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 36. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 26 października 2021 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 36. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 20 stron maszynopisu i 19 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera w swojej treści usterek, zastrzeżeń względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla w swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół 36. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu 36. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wniosek został przyjęty. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 36. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo. Panie wójcie. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 36. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 26 października 2021 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr
36/194/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2031, uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 36/195/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 36/196/2021 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 36/197/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 36/198/2021 w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2025. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 36/199/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 36/200/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2022 roku. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 36/201/2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 36/202/2021 w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 36/203/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Jeziora Wielkie dotychczasowemu dzierżawcy. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 36/204/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 36/205/2021 zmieniająca uchwałę nr 28/153/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy Jeziora Wielkie dotychczasowemu dzierżawcy oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacja radnych. Czy ktoś z Państwa ma jakąś interpelację? Proszę bardzo, Panie Jurku. Panie Jurku, jeśli można do mikrofonu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Już kilka razy Panu zwracałem uwagę, żeby zachować reżim sanitarny. No niestety, ale nie doczekuję się tego. Widzę Państwa, po prostu nie wiem. Obowiązuje COVID, czwarta fala, 3/4 szpitali zapełnionych, a Państwo sobie tak widzę bez maseczek, co niektórzy, łącznie z Panem Przewodniczącym i Panem Wójtem. Proszę zareagować w tym temacie. Dziękuję uprzejmie. Dobrze, Panie Jurku. Maseczki mam, a że tutaj mam dosyć dużą przestrzeń, no to pozwoliłem sobie nie zakładać. Czy ktoś jeszcze ma jakąś interpelację? Tak, ale tu właśnie mamy punkt interpelacji radny. Panie radny, pan prądkuje, więc proszę założyć maseczkę. Ja też. Dobrze, nie widzę interpelacji, a więc przechodzimy do punktu 8. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Halino. Ja mam taką informację. Pani Halinko, można do mikrofonu? Dobrze, dobrze, już. Chciałam poszukać tego materiału. Grupa mieszkańców Wójcina ćwiczyła do tej pory na sali miłośników fitnessu, ćwiczyła do tej pory na sali gimnastycznej w Wójcinie. Dzięki uprzejmości pana wójta zostaliśmy, że tak powiem, objęci taką trochę ochroną. Nie musieliśmy płacić za korzystanie z tej sali.
przy okazji ćwicząc, uczestnicząc również w różnych wyjazdach tej grupy fitnessu, żeśmy reprezentowali gminę Jeziora Wielkie i oczywiście sołectwo Wójcin. Robiliśmy to po prostu dobrowolnie. Od dzisiaj pani, która, że tak powiem, pilotuje tę sprawę, otrzymała informację od pana dyrektora, że nie możemy już wejść na tą salę. To jest decyzja pana dyrektora. Ja ją szanuję, my ją szanujemy, chociaż korzystaliśmy wieczorem po skorzystaniu z tej sali, my żeśmy dezynfekowali własnymi środkami i uważam, że to było dobre, tym bardziej, że sala jest cały czas ogrzewana, łącznie z weekendami. Od teraz będziemy korzystali z sali wiejskiej, którą trzeba ogrzać. Trzeba ogrzać bardziej, dlatego że tam jest posadzka betonowa. My korzystamy z karimaty. Przy okazji ćwiczy również młodzież judo i oni też ćwiczą na karimacie, na takich trochę grubszych materacach, ale są na boso. Jeśli zejdą na tą betonową podłogę, no to jest taki trochę szok termiczny. I no, skoro nie można korzystać z sali, no to z sali tej gimnastycznej, to my wchodzimy na salę wiejską i koszty będą o wiele większe, dlatego że, jak mówię, trzeba salę nagrzać, bo w trosce choćby o dzieci. A my ćwiczący kładziemy się w pewnych momentach na karimatach i też dotykamy tego betonu zimnego. To taka informacja. Żeby nie było, że nie dbamy o finanse gminy. Ja mam takie pytanie teraz do pana wójta. Kiedyś, czyli gdzieś tam w maju na sesji, podjęliśmy uchwałę w sprawie zmiany budżetu i tam w jednym z punktów było przeznaczenie 20 tysięcy na wykonanie projektu przekształcenia lokali użytkowych w lokale mieszkalne we Włostowie. I zdaje się, że nigdzie nie zauważyłam, żeby ten punkt był gdzieś zdjęty. Czyli gdzie podziało się te 20 tysięcy i co się stało w tej materii. To było w majowych. I potem mam jeszcze takie pytanie odnośnie tej zmiany budżetu, którą będziemy głosowali na tym posiedzeniu, odnośnie projektu Zaprojektuj, zbuduj. Chodzi o opracowanie programu, tak, przebudowa oraz rozbudowa gminnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeziora Wielkie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Siemionkach. Był ogłoszony przetarg 2 listopada, na którym było zaznaczone, że mamy odłożoną, że tak powiem, kwotę 25 tysięcy. Szukałam w zmianach budżetowych, nie znalazłam. Przy czym sesja była 26 października. I po prostu chciałam wiedzieć, skąd na jakiej podstawie te pieniądze się znalazły, choćby te 25 tysięcy. I teraz przetarg, czy ta oferta została rozpisana, wygrana, zaakceptowana i tam jest 34 440. To dlaczego w tym projekcie teraz tej zmiany budżetowej jest 40 tysięcy? To na razie tyle. Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, te 20 tysięcy złotych jest w budżecie. Jest to plan niewykorzystany. Było rzeczywiście zaplanowane na to zadanie. No i na dzień dzisiejszy ten plan jest i środki są niewykorzystane.
Jeżeli chodzi o pytanie numer... Przepraszam, wejdę. Tak. Ja kiedyś pytam, bo ja nie do końca rozumiem tych rozpisów, ale no, nauczę się, jak to się mówią, nauczę się. I ja teraz patrzyłam, pani powiedziała kiedyś, że jeśli to się tam zapisze, to ono jest, jest, jest. I teraz w tym budżecie ja tego punktu jakoś nie mogłam odszukać. A pytam dlaczego o to, bo pan wójt nie tak dawno mówił, że to Wostowo jest przeznaczone na sprzedaż całościowo, więc no nie zdjęto tego punktu, że tak powiem. Ja rozumiem, nie. Że te pieniądze nie zginęły. Te pieniądze nie zginęły, uh-huh. Tego punktu nie zdjęto, ono jest w budżecie. A państwo jak dostajecie materiały odnośnie zmiany budżetu, to dostajecie tylko te pozycje, w których następuje zmiana. Więc jeżeli raz uchwaliliśmy, że te pieniądze na dane zadanie i później się nic nie zmienia, to w dalszych materiałach państwo tego nie macie. On po prostu, ten plan jest i on będzie niewykorzystany na 31 grudnia, nie? Te środki jakby wejdą w skład wolnych środków i przejdą na rok 2022. Czyli przepraszam, żebym dobrze zrozumiała. Czyli nadal w planie jakby mamy przekształcenie lokali użytkowych w mieszkalne. Tak, tak. Chociaż pan twój mówił, że właśnie była komisja i potem sesja, trudno powiedzieć na czym, że Wostowo jest przygotowane do sprzedaży całościowo. To tak trochę mi tu... Pani radna, ale musi pani zrozumieć, że jeżeli tego nie sprzedamy, no to będziemy mieli... Rozumiem, wszystko rozumiem. Roku. Oczywiście, oczywiście. Tylko w tym momencie uważam, że winna być propozycja pana, bo pan przygotowuje uchwały, że zdejmujemy te 20 tysięcy. Ono nie wisi takiego punktu, że zmiana, zmniejszenie o minus 20. No tak, tylko jaki jest sens tego, jeżeli nie wiemy, czy tego nie wykorzystamy. Być może w przyszłym roku to wykorzystamy i będziemy znów przeznaczać pieniądze na to zadanie, więc no... No to po co zmieniamy finansowo jakieś... No dobra. Dobra, nie rozumiem, ale dobrze. Teraz jeżeli chodzi o pytanie drugie, to kolega Osowski zrobił zapytanie ofertowe, żeby wiedzieć mniej więcej, ile na to zadanie, takie rozeznanie rynku, ile na to zadanie musimy zaplanować w budżecie, żeby to zadanie zrealizować. Rzeczywiście oferta jest tam 34, ja zaproponowałam 40 tysięcy z tego względu, że nieraz są takie sytuacje, bo jest to wydatek inwestycyjny i zmiany w tych wydatkach może dokonywać tylko Rada Gminy. I jest nieraz taka sytuacja, a że to potrzebna jest mapka, a to jakaś opłata za coś inne i wtedy jest problem, bo ja więcej planu nie mam. Dlatego zawsze wolę sobie zrobić pewną rezerwę, żeby mieć na nieprzewidziane wydatki. I po prostu no, plan nie będzie w całości jakby wykorzystany. Oczywiście, jeżeli są takie możliwości finansowe. Bo jeżeli nie ma takich możliwości, no to planuję dokładnie taką kwotę. Ale jest, zbliża się, proszę państwa, koniec roku. Wiem, jak mam wykonane dochody i mogłam sobie pozwolić, żeby taką rezerwę zaplanować. Czyli mamy wybraną ofertę, mimo wszystko jeszcze sobie planujemy jakąś nadwyżkę. Tak, bo może być jakaś mapka potrzebna, albo inny jakiś nieprzewidziany wydatek. Nie chcę co tydzień, żeby była zwoływana po prostu sesja, w razie zabraknie nam 10 czy 1000 zł. A może się okazać na przykład tak, że osoba, bo umowa nie jest jeszcze podpisana, bo trzeba poczekać na sesję i może się zdarzyć tak, że pierwsza oferta wykonawca na przykład zrezygnuje i będzie trzeba wziąć drugą ofertę. No różne są sytuacje. No dobrze. Dobra, dziękuję. Pani Halinko, jeszcze coś? Tutaj widzę, pan Jurek się zgłasza.
Na razie tyle, może później. Panie Jurku, proszę bardzo. Szanowni Państwo, tutaj koleżanka wspomniała o przygotowaniu koncepcji tej rozbudowy oczyszczalni. Rozumiem, Państwo zapytania ofertowe złożyliście, tak? To znaczy... Nie wiem, czy to do Pana Wójta, czy do Pana pytania, bo na Pana spojrzałem, nie? Jeżeli chodzi o koncepcję, została już opracowana wcześniej, bo już przewidywaliśmy, że no jest taka potrzeba ze względu na małą wydajność tej oczyszczalni i tak czy siak, albo by trzeba było ją przebudować i wrzucić na potężne pieniądze. Ona jest bardzo energochłonna, co już kiedyś Państwu tutaj wspominałem. A po prostu lepszym rozwiązaniem jest dociążenie tej oczyszczalni przy jeziorzu, tym bardziej, że no jest o wiele tańsza w eksploatacji, a poza tym ma duże jeszcze moce do wykorzystania, tak? Czyli praktycznie, a tu co, byśmy dostawili kolejny blok na maksymalnie tam kolejne 100 metrów sześciennych, a wiadomo, no wszystko się rozbudowuje, tak? Następni mieszkańcy chcą się włączyć do kanalizacji i nie byłoby możliwości ich podłączenia, chociażby z tego względu, że już byłby brak przepustowości. I w związku z tym mamy tą koncepcję i teraz do tego Polskiego Ładu, jeżeli chcemy zrobić to na zasadzie zaprojektuj, wybuduj, musi być opracowany jeszcze program funkcjonalno-użytkowy. Ale wytyczne są już zawarte w tej koncepcji. Rozumiem, wykonawca wybrany. Wykonawca wybrany, jeżeli chodzi o program funkcjonalno-użytkowy. Tak. Nie? Jak on wykona ten program funkcjonalno-użytkowy, rozumiem, wiem, wówczas wszystko. Możemy zrobić przetarg. Załóżmy, umowa zawarta, nie zapłacona. Nie, umowa będzie zawarta po sesji. Może być zawarta ze względu na to, że muszą być te środki zabezpieczone w budżecie. Nie? Zabezpieczamy środki i automatycznie następną sesję po prostu podejmujemy uchwałę. Nie. O przekazaniu środków. No. Nie, no teraz podejmiemy uchwałę o przeznaczeniu środków. Przetarg będziemy ogłaszać. My podpisujemy wtedy umowę i... Rozumiem, i dopiero to. A przetarg dopiero po wykonaniu tego programu funkcjonalno-użytkowego. Dziękuję. Proszę. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie... Panie Jurku, bliżej mikrofonu może? Mam takie pytanie, panie wójcie. Na początku roku złożyliśmy jako grupa sołtysów wniosek do pana odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego. I niestety ten wniosek utknął w martwym punkcie. Już tu nie będę pisał, nie ale będę czytał kiedy, w odpowiedzi na pismo i tak dalej, z dnia 1 lutego w sprawie dofinansowania budowy chodnika na miejscowym cmentarzu rzymskokatolickim. I ze względu na brak środków w tegorocznym budżecie rozpatrzymy sprawę w przyszłym roku. No niestety, rok mija, czy 8 miesięcy, nawet informacji nie ma na ten temat. Panie Mam radny, pytanie jeszcze, szanowny panie wójcie, czy byli zaproszeni sołtysi na tą sesję, czy nie? Panie Jurku, sołtysi nie są proszeni, właśnie z tej mamy małą salę i tylko właśnie radni się mieszczą i wybrani pracownicy Urzędu Gminy, żebyśmy... Nie wie pan co, czasu to mamy dosyć, jeśli chodzi o czas. Sołtysi mi się podają, co dalej z wnioskiem. Dziękuję uprzejmie. Panie radny, jeżeli chodzi o chodnik, no tak jak już wcześniej mówiłem, że te 100 tysięcy, które mieliśmy zabezpieczone w zamian za fundusz sołecki na inwestycje w sołectwach zostały wykorzystane. Pan złożył wniosek, te środki zostały wykorzystane już, bo po prostu realizujemy to według kolejności składania wniosków. I pieniądze się skończyły i tak jak pan ma w piśmie, że będzie to uwzględnione w przyszłorocznym budżecie. Nie wiem, tam jest chyba dwa wnioski przed panem, chyba są, dobrze mówię pani Jolu? Dwa lub trzy wnioski przed panem, jakie są drobniejsze, inwestycje są. I także no jeżeli te 100 tysięcy wystarczą, to będziemy realizować te inwestycje w przyszłym roku. Tak panie wójcie, nie będę szukał w książce przychodów pism odnośnie wniosków, ale był jeden z pierwszych wniosków. W tym temacie wszystkim. Dziękuję uprzejmie. No tak, ja nie twierdzę, że to był wniosek złożony na końcu, tylko według kolejności mamy przygotowane, pani skarbnik ma posegregowane daty wpływu wniosków i według tego rozpatrujemy kolejne inwestycje, także w przyszłym roku myślę, że będzie to zrealizowane. Tak jest w projekcie budżetu na rok 2022. Państwo macie już materiały. W tym roku, o ile pamiętam, to była wykonana kostka w Wójcinie, plac zabaw w Gaju i plac zabaw chyba w Budach, tak?
I w Nowej Wsi. I jakieś wiaty przystankowe jeszcze były gdzieś w jakichś miejscowościach wykonane. Także te 100 tysięcy zostało wykorzystane, więc na przyszły rok będziemy realizować kolejne zadania. Dobrze, czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Halino. Chciałam teraz zabrać głos w sprawie projektu uchwał na dzisiejszą sesję. Najpierw takie pytanie, dlaczego nie mieliśmy przed komisją, bo projekty są datowane z datą 12 listopada. Wiem, że powinnam to odezwać się na komisji, ale z pewnych względów nie mogłam. Wynagrodzenie pana wójta. Pan kiedyś mówił, że należy podwyższyć czy dbać o pracowników urzędu, bo możemy nie otrzymać, czy może nie być chętnych do pracy za no powiedzmy niskie czy słabe wynagrodzenie. Teraz akurat pan nic nie mówił, a przecież gdy wzrastają pana no nie tyle obowiązki z racji wykonywania funkcji, tylko że z racji tego, że no zwiększa pan swoją pracę, no to wydaje mi się, że no tak trochę wypadałoby zadbać o pracowników. Ja nie mówię, że pan nie dba, ale finansowo to jest inny rodzaj dbałości, żeby zaproponować, że niektórym urzędnikom powiedzmy, żeby wzrosło to wynagrodzenie, bo ostatnio pani skarbnik mówiła o podwyżce, ale wynikającej z racji obligatoryjnego podwyższenia minimalnej pensji. To wtedy o to chodziło. A tutaj przy tej okazji byłoby przyjemniej, jeśli pan nie zaproponowałby dla siebie maksymalnych kwot podwyżki, a tą powiedzmy różnicę, którą ustawa daje panu maksymalnej do jakiejś tam troszeczkę niższej, żeby zadbać o swoich pracowników. To pierwsze. Odnośnie podwyżki diet dla radnych i sołtysów. No to są dwie uchwały. W przypadku sołtysów jest taka klauzula, która obowiązuje od poprzedniej uchwały, czyli z 2015 roku. Jest taki punkt, że jeśli sołtys powiedzmy, że jest chory czy nie przebywa w miejscu swojego zamieszkania i wtedy nie może pełnić swoich zadań, wtedy obcina mu się tą dietę. Wiem, że trudno jest wtedy sprawdzić, czy sołtys jest w danej chwili chory, bo on no, nie musi codziennie zgłaszać swojej obecności, ale jest zapisane, że obcięcie. Mieliśmy taki przykład, że w pewnym czasie w jednym sołectwie nie było, w miejscu zamieszkania nie było sołtysa, o czym ja mówiłam na sesji i pani sekretarz to potwierdziła, ale jakoś ten punkt nie był zrealizowany, czyli nie było obcięcia tej diety, co widać na wykonaniu budżetu za 2020 rok. Ale mówię o tym punkcie, że tu jest taka, jakby powiedzieć, trochę niesprawiedliwość w stosunku do radnych, bo radny za nieobecność, czy czymkolwiek spowodowana, wystarczy, że się usprawiedliwi, ale jeśli nie jest na sesji, to jakby częściowo nie wykonuje swojej pracy i nie ma z tego tytułu jakiś, jakby to powiedzieć, nie ma obciętej tej diety, a w przypadku sołtysów jest. To taka sprawa według mnie nie fair w stosunku do sołtysów. I w przypadku sołtysów, jak się ma, ja już mówiłam kiedyś, praca w sołectwie 31 mieszkańców, a praca w sołectwie 600 mieszkańców. Ryczałt jest ten sam. Czy nie winno tu ulec zmianie wielkość liczebna sołectwa? Dziękuję.
Dobrze. Pani radna, odpowiem teraz pani tak. Jeżeli chodzi o materiały, materiały były rozdane w terminie, bo były 7 dni przed planowaną sesją. Radni otrzymali materiały, tak? No, no to, a niekiedy my otrzymujemy materiały jeszcze wcześniej, 2-3 dni nawet wcześniej otrzymujemy, no to... Ale te materiały, o których pani mówi, były w terminie. Jeżeli chodzi o... Przepraszam, że wejdę w słowo, tak? Proszę pana. Ja mówię, że nie zabrałam głosu na komisji, dlatego że materiały były na komisji. 7 dni przed sesją to powinno być akurat w poniedziałek, ale nie będę już taka szczegółowa. Ale i dlatego mówię, że nie zabierałam głosu na komisji, dlatego że materiały dostałam na komisji. Ja nie wszystko potrafię z marszu tego zrobić, więc skoro nie byłam pewna niektórych rzeczy, w związku z tym się nie odzywałam i dlatego dzisiaj są te pytania. Dobrze. I jeszcze tutaj woli sprostowania. Podwyżkę pan wójt sobie nie ustalał sam, bo podwyżkę dla pana wójta proponuje przewodniczący rady. Jeżeli radni się zgodzą, to pan wójt dostanie tą podwyżkę, a jeżeli nie, no to możemy obniżyć mu wypłatę. To pamiętam na komisji, pan Jerzy zadał to pytanie, kto przygotował komisję. Była taka chwilowa konsternacja, a zgodnie ze statutem ogólnie przyjętym, że tak powiem, pan wójt przygotuje projekty uchwał i ja pomyślałam po prostu, że i łącząc tą sytuację na komisji, że to przygotowywał po prostu pan wójt. Tak, ale tutaj właśnie podwyżkę pana wójta proponuje przewodniczący Rady Gminy. Ja. Proszę bardzo, pani Jolu. Ja chciałabym się wypowiedzieć w takiej kwestii. Można bliżej mikrofonu? Ja już tak głośno mówię, że całe jeziora mnie teraz usłyszą. Pragnę zakomunikować i to, że ile razy papiery z komisji są odbierane w ten sam dzień. Ja sama tak nieraz robię, bo przyznaję, że po prostu nieraz mi zabraknie czasu i moja może jakaś tak niepoprawność radnej. Mówię teraz jako ja, że ja nieraz tak odbieram. Nie mówię za koleżankę, która widocznie odbiera wcześniej. Powiem tylko jeszcze tak, że na komisjach to tak szeroko omawiane są te tematy, tak przedstawiane przez naszych tutaj szanownych urzędników, że naprawdę można się, nawet nie przeczytawszy tego materiału, można naprawdę wiele zrozumieć i dotrze do naszej psychiki ta wiadomość. To na tyle po prostu. Ile razy ja widziałam, że materiały są w ten dzień. Ja sama odbieram, mówię o sobie w tej chwili, bo nie będę mówiła kto. I wtedy omawiamy, rozmawiamy, dyskutujemy. Nawet jesteśmy w stosunku do siebie złośliwi i to robimy naprawdę na komisji. Uważam, że na sesji nie powinno takie rzeczy się dziać, bo to nawet nie świadczy o nas, o naszej kulturze osobistej. Mamy coś do siebie, nie zawsze się zgadzamy, reprezentujemy całą gminę i mówimy o tym na komisji. Bardzo bym prosiła, żeby to naprawdę zrozumieć, bo po co jakiś oddźwięk jakichś nieprzyjemnych niedomówień, tak zwanych plotek, gdzieś ktoś tam, coś tam, bo ktoś się odezwał. Mówmy o takich sprawach naprawdę na komisjach. Takie jest moje zdanie. Myślę, że większość koleżanek i kolegów też by się z tym zgodziło. Po to są komisje, żeby dyskutować, nawet posprzeczać się, naprawdę, bo każdy ma inny pomysł na pewne rzeczy. A później na sesji nagle trach i jakieś tam, to naprawdę dla mnie to nie ma, no nie na miejscu. Jesteśmy ludźmi, reprezentujemy nasze środowisko, zachowujmy się. Po prostu. Dziękuję. Państwo radni, ja myślę, że to jakoś pani Jola poruszyła słuszny ten temat. Komisje są po to, żebyśmy proponowali, ścierali się. Ja byłem na tej komisji obecny, jak większość z państwa radnych, i pan przewodniczący, nie wiem, 20 razy pytał się, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos, powiedzieć cokolwiek, wziąć udział w dyskusji. No, drodzy państwo, no nie możemy teraz sobie na sesji zarzucać, że czegoś takiego nie było, że coś żeśmy zataili. Teraz idzie w eter, w oddźwięk taki, że nie wszystko zostało powiedziane na komisjach, coś urzędnicy i radni kombinują, albo czegoś nie dopowiedzieli. No, drodzy państwo, jesteśmy po to na komisjach, my, ja jako wójt i państwo urzędnicy, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeżeli kogoś nie ma, to za chwilę odpowiemy. Jeżeli nie na tej komisji, na kolejnej komisji.
Nie rozumiem tego, że dlaczego właśnie na komisji nie był poruszany pewien temat, gdzie były możliwości, tam powinniśmy się docierać. Tam właśnie na komisji powinniśmy się docierać, a teraz na sesji wypowiadam takie rzeczy właśnie, że taki, no przynajmniej większość z mieszkańców będzie miało taki odbiór, że no kurczę, no coś tam kombinują, ale nie mówią o wszystkim na tych komisjach i później jakiś radny musi to wykrzyczeć na sesji, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli. No drodzy Państwo, tak nie jest. Na komisjach dyskutujemy o wszystkim, nawet jeżeli się z czymś nie zgadzamy, i tak zawsze było. Żartujemy i się kłócimy, nie widzę tam żadnego problemu i nikt nie powinien poczuć się w jakiś sposób dotknięty czy urażony, że zabrał głos czy cokolwiek. No, jesteście Państwo radnymi, nie pierwszą kadencję większości i wiecie, że tak właśnie wyglądają komisje, tak zawsze wyglądały komisje. A sesja jest po to, żeby już pewne rzeczy były uzgodnione, ustalone i tutaj już nie powinno być, tak powiem, przekrzykiwania się pewnych rzeczy, dyskutowania. Powinniśmy to wyjaśniać sobie na komisjach, bo każdy wtedy ma tą cywilną odwagę, może zabrać głos. A na sesji nie wszystkie osoby no niestety chcą zabierać głos, po prostu no, nie mają takiej odwagi. Więc uważam, że akurat pani Jola słusznie powiedziała, że na komisjach możemy wszystko mówić. Możemy się sprzeczać, możemy się nie sprzeczać, możemy się zgadzać. I takie możliwości są i takie możliwości były, bo naprawdę pan przewodniczący kilkukrotnie, o ile nie kilkanaście razy prosił o zabranie głosu, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos, ktoś chce to spowiedzieć, ktoś chce się odnieść do pewnej sprawy. Więc no, nie róbmy czegoś takiego, że jest taka otoczka jakiegoś tajemnicy niewyjaśnionych spraw. No, wszystko jest wyjaśnione i każdy ma prawo uzyskać odpowiedź. I tak to wygląda, więc drodzy Państwo, jeżeli ktoś nas ogląda nas bardzo dużo mieszkańców, zachowujmy się w ten sposób, że naprawdę nie zarzucajmy czegoś, czego nie było. Bo na komisjach jest możliwość odpowiedzi na wszelkie pytania. Jeżeli nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na komisji, przygotujemy się na sesję czy na kolejną komisję. Nie ma żadnego problemu. Po to są urzędnicy, po to jestem ja. I pracownicy urzędu nie wierzą w to, że nie przygotują lub powiedzą nieprawdę. Nie ma takiej możliwości. Dobrze. Panie Jurku, proszę bardzo. Państwo, miałem w tym temacie nie zabierać głosu, ale zmuszony jestem. Pani Halino, zgodnie z pani wypowiedzią, jeśli chodzi o komisję, dostaliśmy materiał krótko przed komisją. I to nie jest jedna uchwała, mała, ale to jest praktycznie cały rok. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na 2021-2023, szanowni państwo. To nie jest jedna uchwała o sprzedaży działki, która tam po prostu od niechcenia zostaje sprzedana, czy akurat pod daną inwestycję. Tak samo jest w sprawie zmiany budżetu. I ja się z tym nie zgodzę. Zapoznałem się oczywiście z tym, ale dopiero po komisjach, szanowni państwo. I dyskusja, panie wójcie, jeśli chodzi o ten temat, prosiłbym, żeby była o obecnej sesji, czy na następnych sesjach. Skoro materiały są późno dostarczane na komisję, oczywiście tutaj zgodzę się z panem przewodniczącym, że 7-dniowy czas wyprzedzenia do sesji był zachowany, ale jeśli chodzi, ja tylko współczuję tu państwa pracownikom, pani sekretarz, pani skarbnik, czy panu tutaj Osowskiemu. Oni starają się jak najszybciej to wszystko zrobić i przygotować, ale my nie jesteśmy w stanie przez 5 minut przed komisją zapoznać się z tak obfitym materiałem. Dziękuję uprzejmie. Jeśli można, poproszę panią sekretarz. Proszę państwa, zgodnie jak pan radny powiedział, dokumenty zostały przekazane zgodnie z terminem. 7 dni przed, we wtorek mieliśmy komisję, dzisiaj mamy sesję, czyli akurat powinno być. Wiecie państwo, my staramy się, wcześniej, dużo wcześniej, ale obowiązek wójt ma przedstawienie państwu dokumentów wszystkich projektów uchwał 7 dni przed. I w tym przypadku zostało to także zachowane. A to, że my bardzo często, zwłaszcza jeśli chodzi o sesję planowaną, to jest zupełnie inna sytuacja, jeśli chodzi o sesję planowaną, i raczej jeśli chodzi o sesję dodatkową. Bo jeżeli jest potrzeba zwołania sesji dodatkowej, a tutaj taka była, żeby zwołać dodatkowo, dlatego że, proszę państwa, rozporządzenie, na podstawie którego ustalane jest dnia gminy Wójta, jest dniem 25 października, ale wiemy,
4 dni, akurat 11 listopada, 12 chyba sobota, jak to pamiętam, niedziela. A ta uchwała musi być zrealizowana, dlatego że to nie wójta i jest od sierpnia. W tym sensie tutaj też tak macie na to, dlatego klubu, ono musi być nie jeszcze do dzieła. Dlatego też ta sesja została, może komisja została tak powołana, żebyśmy te 7 dni zgodnie ze statutem, który Państwo musicie przestrzegać, było zachowane. Jeszcze raz mówię, inaczej wygląda przygotowywanie materiału na sesję planowaną, bo my wiemy, że ta sesja będzie, czy ona będzie 20 czy 28, to już jest nieistotne, bo my wcześniej nie wiemy. A dokumenty na każdą sesję, która jest sesją dodatkową, no po prostu staramy się, żeby było, zresztą w moim takim przypadku, żebyśmy dokumentów nie dali na 7 dni. Może uchwały jakieś około budżetowe, bo to wtedy, wiecie Państwo, zdarza się tak, że my jesteśmy, zresztą sami Państwo to wiecie, że my jesteśmy po komisjach i jeszcze trzeba do sesji zmienić uchwałę, ponieważ doszła jakaś dotacja, doszła jakaś subwencja, którą wy Państwo musicie zmienić. Także no, nie do końca mogę się z Państwem zgodzić z zarzutem, że materiału nie otrzymaliście. Nie otrzymaliście zgodnie ze statutem, Wy Państwo otrzymaliście, zresztą wcześniej nie ma możliwości. Uważam, że 7 dni przed sesją to jest naprawdę dużo czasu, żeby przygotować projekt. Jeśli nie do końca wyjaśniłam, to proszę o pytania. Ja jeszcze może ze swojej strony dodam, drodzy Państwo, że głównym powodem zwołania tej sesji było przesunięcie w budżecie, czyli generalnie pieniądze, zabezpieczenie pieniędzy na ten program funkcjonalno-użytkowy, chociażby z tego względu, że mamy pół roku od otrzymania promesy na ogłoszenie przetargu, więc promesę już otrzymaliśmy i musimy to zrealizować jak najwcześniej. Na wyłonienie wykonawcy mamy, tak? Ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy w pół roku. Więc każdy miesiąc, każdy tydzień to już jest zwłoka. Program funkcjonalno-użytkowy też nie zrobi nam ktoś w tydzień czasu. Także drodzy Państwo, no, mamy mało czasu i dlatego zostało to przede wszystkim zwołane. Ja jeszcze chciałem wrócić tutaj do Pani Radnej. Akurat pytania o ryczałt dla sołtysów. Drodzy Państwo, przecież to Wy Państwo decydujecie o tym, co możemy zmieniać, czego nie możemy zmieniać. Jeżeli Pani ma zgłasza taką propozycję, proszę dyskutować z radnymi. Ja mogę tylko się dostosować. No ja uważam, że no, bez znaczenia, czy sołectwo jest małe, czy duże, być może praca jest troszeczkę więcej, ale jeżeli ktoś chce pracować, to i w małym sołectwie się napracuje, więc no, a ten ryczałt nie jest znów aż taki wysoki, ale jeżeli pani chce zróżnicowania, no to proszę złożyć jakiś formalny wniosek, przedyskutować z radnymi, jeżeli radni się do tego ustosunkują. Nawet nie wiem, czy można różnicować. Nie wiem, czy można na dzień dzisiejszy różnicować diety sołtysów, ale to możemy sprawdzić i jeżeli pani taki wniosek chce złożyć, to proszę bardzo i możemy dyskutować na ten temat. Chociaż ja akurat no jestem sceptykiem tego pomysłu, ale to jest, ma pani prawo zgłosić taki wniosek i radni rozpatrują. Ja akurat w tej kwestii nie mam głosu decyzyjnego, także. Proszę bardzo, panie Jurku. Przepraszam, panie Jurku. Materiały na sesję były przekazane dokładnie 5 minut przed komisją, 7 dni przed, a ten skoroszyt, który tutaj pan pokazywał pan właśnie przecież, to jest w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Jeziora Wielkie na lata 2022-31 i w środku jest w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Jeziora Wielkie na rok 2022, który będziemy to omawiać na następnej komisji, a więc to jest dane nawet miesiąc wcześniej. I to jest właśnie projekt budżetu na rok 2022. Ja tu nie chcę z panem dywagować w tym temacie, tylko zwracam uwagę panu wójtowi, że mamy dyskutować na komisjach. Na komisjach dyskutujemy wszystkie problemy. Ja nie widzę problemu. Ja nie mam zastrzeżeń do tego. Ale dyskutując, załóżmy, nad prognozą 2021-2031, panie przewodniczący, tak, to jest okres dziesięciolecia. To nie jest na jutro, na pojutrze. To są na lata. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Proszę bardzo, pani sekretarz. Jeśli można do mikrofonu. Jeszcze pani radna pytała o sołtysa,
o diety sołtysa. Więc proszę Państwa, no my akurat byliśmy w takiej nieszczęśliwej sytuacji w związku z pandemią. Poprzedni sołtys, ostatnie wynagrodzenie dostał w lutym, a następny dopiero dostał w sierpniu. Przez ten okres my nie mogliśmy dokonać wyboru nowego sołtysa. Wiecie Państwo, że było to niemożliwe, ponieważ nie mogliśmy zorganizować. Zresztą ja chyba już tłumaczyłam to, bo pan radny pytał jeszcze w trakcie tego, kiedy tamten sołtys się wyprowadził nowego, żeśmy jeszcze nie wybrali. No ale proszę Państwa, nikt się nie odważył na to, żeby można było złamać wtedy obowiązujące zasady, jeżeli chodzi o COVID. A nie wyobrażacie sobie Państwo, żebyśmy mogli zrobić wybór sołtysa zdalnie. No wiecie, no to już byłoby, chociaż my byśmy nawet ze swej strony dołożyli wszelkich starań. Zrobili to jak najlepiej. To nie widzę takiej możliwości, bo każdy z mieszkańców by nam zarzucił, że on nie miał dostępu do internetu, nie mógł tego zrobić, więc musieliśmy poczekać do momentu, kiedy zostaną odwołane obostrzenia odnośnie COVID-u. Dziękuję. Tak, tylko że pani radny chodziło o to, że ten sołtys pobierał przez ten okres, kiedy już nie mieszkał, wynagrodzenie. Ale to my takiej informacji nie mamy, tak samo jak nie mamy do końca informacji o Państwa radnych, z jakiego powodu Państwo nie jesteście na sesji. Zresztą Wy nie odpowiadacie, proszę Państwa, przed nikim. Wy odpowiadacie, jeśli chodzi o realizację swojego mandatu, tylko i wyłącznie przed swoimi wyborcami. No ale my, dopóki nie dostaniemy pisemnej informacji od sołtysa, że rezygnuje z pełnienia funkcji, no to my nie mamy możliwości jak gdyby sprawdzić, czy pełni tą rolę, czy nie pełni. Tym bardziej, że długi czas ta pani jeszcze była, czy ten sołtys, o może tak, ten sołtys był zameldowany jeszcze w tamtej miejscowości, no więc wiecie, no nie szło tego inaczej zrobić, mimo najszczerszych chęci. Proszę bardzo, pani Halino. Zameldowanie nie jest to same z zamieszkaniem. Chodziło mi o to, że najpierw mówiłam, że zabieram głos, dlatego że nie zabrałam głosu na komisji, bo nie miałam materiałów. Ja staram się przygotować przed. Na dzisiejszą sesję tych zmian nie odebrałam fizycznie, ale pani Ewa mi przesłała mailem, po czym przyznam, że bardzo dużo materiałów przesyła, jak poproszę, pani Ewa przesyła mi mailem, nie ma żadnego problemu. Chodziło mi tutaj o to, że jeśli sołtys jest na przykład chory, w przypadku jego choroby obniża się proporcjonalnie. I sołtys nie ma możliwości, przynajmniej tu nie jest napisane, żeby usprawiedliwił się, że jest chory, ale mimo, że jest chory, to pracuje. A w przypadku radnych jest taka możliwość. I tu przy okazji na komisji pan zwrócił uwagę, że nie wie jak, no coś w tym sensie, nie wie jak zdyscyplinować radnych, bo zdarzają się rady, że jest nas trochę mało. I uważam, że właśnie też taką formą jak w przypadku sołtysów. Tutaj nie ma takiej uwagi, że jeśli sołtys usprawiedliwi swoją niedyspozycję, może tak, to wtedy dieta jest w pełnej wysokości. W przypadku radnych jest taka klauzula, jest taka możliwość. Uważam, że taką lekką niesprawiedliwością jest w stosunku do sołtysów. A jeśli chodzi o wysokości, ja już kiedyś mówiłam, żeby no, coś zrobić z tymi mniejszymi sołectwami. Ja byłam sołtysem, wiem jak się pracuje w dużym sołectwie. Zresztą uważam, że w każdym sołectwie, którzy są fajni, gdzie są fajni ludzie, a w Łucinie akurat są fajni, to pracuje się bardzo fajnie. Tylko, że taka dla mnie jakaś taka trochę rażąca niesprawiedliwość przy pracy przy 30 zamieszkałych osobach, a przy 600 jest znaczna. Pani Aneto, proszę bardzo. A to przepraszam, to pani sekretarz. Otóż, proszę Państwa, sołtysi nie są zobligowani, z niczego nie wynika, że jak sołtys jest chory, to ma dostarczać do nas zwolnienie lekarskie. Więc my jak gdyby nawet nie wiemy, czy ten sołtys jest chory, czy nie. A poza tym, wiecie Państwo,
Nie chciałabym tu bronić sołtysów, ani zarzucać czegokolwiek sołtysom, ale chcę Państwu powiedzieć, że ostatnie akcje, które były związane z COVID-19, to chcę Państwu powiedzieć, że jestem pełna uznania do pracy wszystkich sołtysów. Bez względu, czy to było duże sołectwo, czy małe sołectwo, każdy telefon, który poszedł z urzędu do któregokolwiek, przepraszam, że tak trywialnie mówię, do któregokolwiek z sołtysów, nie spotkałam się z uwagą, że nie, proszę Panią, ja nie pójdę, bo ja nie od tego jestem. No więc wiecie, ja uważam, że ta współpraca między urzędem a sołtysami jest bardziej niż poprawna. My naprawdę się dogadujemy, wystarczy telefon, nie piszemy do siebie, więc nie wiem skąd takie uwagi. Sołtysi też na mnie przedstawiają zwolnień lekarskich, ale nie muszą, bo po prostu z niczego to nie wynika, że oni się mają u nas zwalniać. A poza tym, no nie wiem, ale proszę Państwa, jeżeli chcecie, żeby cokolwiek w tych uchwałach zmienić, zarówno w uchwałach dotyczących ryczałtu dla sołtysów, czy diety, jak i do Państwa, no to Wy Państwo musicie nam podać, co chcecie zmienić i jeśli będzie to zgodne z literą prawa, to my to zmienimy. Rozmawialiśmy już przedtem, ja nie wiem, dwa czy trzy miesiące temu odnośnie tego, że macie Państwo jako radni składać usprawiedliwienia. No to jest też Wasza decyzja. Jeśli będziecie kazali nam tą uchwałę zmienić, my ją zmienimy. Tak jak Państwo sobie życzycie, ale to wtedy inicjatywa tej zmiany musi wyjść od Państwa, bo jeśli chodzi o statut, jeśli chodzi o stanowisko Pana Przewodniczącego, który Was bezpośrednio reprezentuje, no to do tego czasu było tak dobrze, ale jeśli chcecie zmienić, to bardzo proszę, na najbliższej komisji wskaźcie Państwo, co chcecie zmienić. Przecież uchwałę, którą podejmiecie, możemy zawsze zmienić. To nie jest akt obowiązujący ileś tam lat. Dziękuję. Tutaj pani Aneta była pierwsza. Poproszę pani Anetę. Ja mam takie pytanie a propos sołtysów. Pani Halinka mówi, że tutaj ktoś może się czuć poszkodowany, jeżeli chodzi o sołtysów. Ale proszę mi powiedzieć, czy w ogóle dotarło kiedyś jakieś usprawiedliwienie o niedyspozycji sołtysa, czy ktoś się usprawiedliwiał? Czy w ogóle miała miejsce taka sytuacja? Przepraszam, że wchodzę w słowo. Wyjaśniałam to, że my żadnych zwolnień nie mieliśmy. Jedyna sytuacja, która była, to była ta sytuacja, gdzie odchodził sołtys, bo się przeprowadził z jednej miejscowości do drugiej, ale to znowu był COVID i nie mogliśmy tego jak gdyby wcześniej zrobić. No musieliśmy to odczekać. Proszę bardzo, pani Jolu. Ja się wnioskowałam z tej dyskusji, do mikrofonu można? Że tak naprawdę to takiej sytuacji nie było i nikt nie był ze sołtysów poszkodowany, że zabrano mu jakąś tam część czy jakąś procent wynagrodzenia z tego tytułu. Prawda? No nie słyszałam o naprawdę takiej sytuacji. No mamy radni, to tam się usprawiedliwiamy, ale tutaj to taki naprawdę. Mam kilku znajomych sołtysów i jakoś nie słyszałam. Zawsze mają wypłacone. Dobrze, czy ktoś chciał jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pani Halino. ...15 roku, która jest teraz będzie częściowo zmieniona. Jest taki punkt właśnie i on nie ulega zmianie. I skoro jest taki punkt, to dopuszcza się hipotetycznie, że jeśli się okaże, że ktoś jest chory i powiedzmy, że to wyjdzie na jaw, nie wiem jak to poprawnie nazwać, no to jemu się obcina o 1/30 za każdy dzień. Nie daje się takiej możliwości, żeby ten sołtys mógł się usprawiedliwić. Mówię hipotetycznie, bo skoro się nie woła, no to się nie wie. I nie daje się tu tej możliwości. W przypadku radnych daje się tę możliwość. I tu uważam, że jest taka niesprawiedliwość. Pani sekretarz? Ja jeszcze raz, pani radna. No to, że radny nie jest na sesji, to wynika z listy obecności, z tego, że głosuje, a to, czy radny jest chory, czy nie jest chory, no przepraszam, sołtys. Sołtys, no przepraszam, ale nie podpisuje żadnej listy obecności i bardzo często zdarza się, że może ten sołtys nawet był i chory, ale
do nas taka informacja nie dotarła, więc nie było podstaw, żeby w jakikolwiek sposób obciąć mu należną dietę. Dobrze. Panie Jurku? Panie Jurku, proszę bardzo. Ja się zastanawiam, czy teraz zabrać głos w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta, czy dopiero podczas głosowania? Panie Jurku, no teraz mamy dyskusję. Lepiej, żeby to było teraz. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, tak przeglądałem Was w zasadzie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25 października 2021 roku w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych. I co ono mówi? W myśl przepisów wójt, burmistrz do 15 tysięcy mieszkańców. Czyli to jak nasza gmina, która ma zaledwie 5 tysięcy mieszkańców, musi zarabiać w przedziale od 16 033 zł do 20 041. Ale Rada Gminy może ustalić albo 100%, 80%, 90%. Także w tym przedziale po prostu musimy sprawę rozpatrzyć. Przed chwilą dowiedziałem się, że na wniosek pana przewodniczącego, że pan przewodniczący wystąpił do pana wójta o 100% podwyżkę. Tak? No panie radny, to nie jest 100% podwyżka. A jeżeli rozmawialiśmy na ten temat na komisji, pytałem się, nie wiem, w tym punkcie 5-6 razy, czy zostawiamy tą uchwałę w takim brzmieniu, w jakim została sporządzona. Żaden z radnych się nie odezwał. Więc zostawiliśmy tą uchwałę tak, jak jest. Tak brzmiała. Panie radny, panie przewodniczący, ja rozpocząłem dyskusję na komisji. No niestety odzewu nie było. Zapytałem się pana wójta, przytoczę słowa. I co dalej w tym temacie? Było tak, szanowni państwo, czy nie było? To pan wójt mi powiedział oględnie, w zależności od nie wysokości, tylko od podatków, że wysokość wynagrodzenia mu się zrówna. I to była kompletna dyskusja na temat wynagrodzenia wójta na komisji. Ja jestem, panie wójcie, za podwyżką. Niech pan nie sądzi, że nie jestem. Jak najbardziej. I ja pana po prostu chcę zmobilizować podwyżką, którą pan otrzyma. Według mnie, nie wiem, może państwo innego zdania jesteście, bo pan powiedział, że w imieniu radnych. Ilu tych radnych było, gdzie to się pan spotkał z radnymi i tak dalej, gdzie to pan omawiał, to jest trudno powiedzieć. Na komisji tego bynajmniej nie było. Ale panie radny, co w imieniu radnych? Proszę? Co w imieniu radnych? W imieniu ilu radnych, ten pan powiedział, przewodniczący. Szanowni państwo, burmistrz sąsiedniego miasteczka, który ma 14 800 mieszkańców, no niestety, któryś z radnych zaproponował maksymalną. I co się okazało? Sesja się nie odbyła. Był opór społeczny. Będzie głosowany, nie wiem, czy pan chce tak zwany audyt poprawkowy robić do tego? No nie rozumiem dlaczego. Porównujemy gminę, załóżmy, 5-tysięczną z 15-tysięczną. Jestem za podwyżką. Zgodnie, ja mówiłem, konstytucja, ustawa i nasze uchwały, które obowiązują. Moja propozycja jest 90%. Wszystko w temacie. Dziękuję. Że... To panie Jurku, dlaczego pan nie powiedział tego na komisji? Wtedy byśmy dyskutowali. A jeżeli ta uchwała, projekt uchwały był właśnie w takim brzmieniu zostawiony, nikt z radnych nie podjął dyskusji, tylko było ciche przyzwolenie, no to dlaczego pan teraz proponuje dopiero teraz, a nie na komisji? 7 dni wcześniej. Przepraszam, proszę bardzo, pan Marcin, proszę bardzo. Ustosunkuję się do pana wypowiedzi jeszcze. Pan poczeka, tylko pan Marcin jeszcze chciał zabrać głos. Ja nie widzę problemu. Na komisji była dyskusja. Kto chciał, podjął dyskusję. Kto nie chciał, nie podjął dyskusji. I jeżeli teraz uchwała nie przejdzie, pan Jurek na następnej komisji może zaproponować swoją uchwałę i będziemy głosować następną. Nie ma żadnego problemu. Tak, to jest prawda. Proszę bardzo, panie Jurku. Szanowny panie przewodniczący, pan mówił, że 5 razy pan powtarzał. Dlaczego pan głosu w ten czas nie zabrał? Nie rozumiem. Dlaczego? Proszę pana, no jeżeli ja zaproponowałem tą stawkę, jeżeli radni dali
ciche przyzwolenie, no to dlaczego miałem ją obniżać? Przed chwilą pan powiedział, co się dopytałem, że to jest pana propozycja. Na tak? sesji nie było mowy, w tym temacie nic. Dziękuję uprzejmie. No sesję mamy teraz, proszę pana. Przepraszam, na komisji. Tak. Dobrze. Ja bym chciała. Proszę bardzo, pani Jolu. Kolego Jurku, zastanawiałam się przed chwilą, że podjąć tę dyskusję i z panem tu rozmawiać, bo nie rozumiem tutaj, nie wiem, jakiegoś zarzutu, że z kim się spotkał pan wójt? Nie wiem, o co tu chodzi, szczerze mówiąc. Reprezentujemy całą gminę i jeżeli mamy potrzebę, to spotykamy się na komisji. A jeżeli są jakieś tam prywatne, może ktoś się gdzieś spotyka, to nie wiem. Ja w każdym razie z panem wójtem się nigdzie nie spotkałam, pomimo że jestem za podwyżką i prosiłam pana przewodniczącego, bo rozmawiałam przed, żeby każdy się wypowiedział na komisji. To była moja prośba. Tak niech było. Prawda, panie Jurku? Tak było. No właśnie, prywatnie jesteśmy Jurku, ale panie przewodniczący, było tak? Było. Tak było. Niech się każdy wypowie, bo właśnie to tak jest, to tak, że tak. Kto się wypowie, no to się podlizuje wójtowi. Jeżeli ktoś się nie wypowie, no to może jest wrogiem. Albo ktoś milczy, no to może się wypowie na... Ja nie wiem, tylko tak sobie teraz po prostu mówię. Więc miejmy tak naprawdę do siebie pretensje, co my sobą reprezentujemy, prawda? Jaka jest w tej chwili nasza decyzja? Bo uważam, że jeżeli jesteśmy radnymi, to nie ma takiego tłumaczenia, że ktoś milczy. Przepraszam, milczenie w tym momencie to nie jest złotem. Milczenie w tym momencie, to niech każdy dopowie, czy może być. Wypowiadamy się na ten temat na komisji. Każdy po prostu mówi, mi się nie podoba, ja bym tak, a nie ktoś gdzieś, ja to byłem przeciwko. Mówię, cytuję, ale nie zmusili. Kto kogo zmusza do czego? Naprawdę ludzie, moi drogie koleżanki i koledzy, że mówię, to naprawdę wiem, że większość jest za i w ogóle, nie wiem, bo się mało osób wypowiedziało, wyczuwało się to, ale od tego jest komisja. Jurek, o czym ty w ogóle teraz mówisz? Nie wiem, naprawdę. Spotkaliście się, pogadaliście. Proszę bardzo, panie Jurku. Jeśli można, pani radna, ja nie mówiłem, pani odsłucha sobie, że pan wójt się z kimś spotykał. Ja pana wójta w ogóle nie ruszałem w tej materii. Mówiłem o panu przewodniczącym, z kim to ustalał, ilu radnych było za tym. I to wszystko w temacie. Proszę bardzo, pani Aneto. Jurku, pan powiedział, że z jakimi radnymi pan wójt się spotkał i ustalił taką kwotę. Takie padły słowa, można to wysłuchać. Tak, była, ale na komisji... Proszę mnie przerywać. Była dyskusja na komisji, pan, już się powtarzam. Kilka razy pan przewodniczący powiedział, proszę wypowiedzieć się na ten temat. Wypowiedziały się tylko dwie osoby. Tylko dwie osoby. Zgadza dziękuję się. Bardzo. Tak. W tym pan głosu nie zabrał. Dziękuję bardzo. Dziękuję, no to może pani zajmie głos teraz i się wypowie. Dobrze, czy ktoś chciał jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pani Halino. Ja stwierdziłam to, co stwierdziłam. Powiedziałam, że nie zabierałam głosu na komisji, bo nie miałam materiałów. Nie potrafię od ręki mówić na każdy temat, bo nie potrafię. Czy wnioskuję z tej dyskusji momentami być może niepotrzebnej, że między komisją a sesją okres taki martwy, czyli nie można czegoś się więcej dowiedzieć, nie można zrobić przemyśleń, bo nie wypada zabrać głosu w czasie sesji? Nie bardzo zrozumiałam. Dobrze, proszę już tego nie komentować. Dziękuję bardzo. Dobrze. A więc, tak jak pan Marcin powiedział, jeżeli podwyżka pana wójta nie przejdzie, będziemy pracować nad nim na przyszłej komisji. Jeżeli radni zdecydują, że pan wójt zasługuje na podwyżkę, to ją dostanie. Jeżeli nie, będziemy wypracowywać nowe tematy. Dobrze, a więc ogłaszam 10 minut przerwy.
A więc wznawiamy sesję Rady Gminy Jeziora Wielkie. Przechodzimy do punktu 9 projektu uchwał. Mam pytanie do Państwa radnych. Czy Państwo radni są za tym, aby przeczytał tytuł uchwały bez uzasadnienia? Tak? Dobrze, dziękuję uprzejmie. A więc podpunkt pierwszy. Uchwała nr 37/206/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2031. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt drugi. Uchwała nr 37/207/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Pani Halino, zagłosowała Pani? Aha, dobrze. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu trzeciego. Uchwała nr 37/208/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta. Za przyjęciem uchwały jest 9 radnych, przeciw 4, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu czwartego. Podpunktu czwartego. Uchwała nr 37/209/2021 w sprawie ustalenia zasad przyznania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, 3 przeciw, 2 wstrzymuje się. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do podpunktu 5. Uchwała nr 37/210/2021 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów. Za przyjęciem uchwały jest 10 radnych, 1 przeciw, 2 wstrzymuje się. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do podpunktu 6.
Uchwała nr 37 przez 211 przez 2021 w sprawie pokrycia części kosztów zagospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za przyjęciem jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt 7. Uchwała nr 37 przez 212 przez 2021 w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność gminy Jeziora Wielkie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. A więc przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani Halino. Mam pytanie, kiedy ukaże się na stronie BIP-owskiego urzędu nagranie z ostatniej sesji? Pytam dlatego, że miałam przyjemność być sekretarzem ostatniej sesji i dzięki ogromnej pracy pani Ewy ten protokół napisałyśmy, właściwie w większości pani Ewa, ale niektóre wypowiedzi w dyskusji, one są bardzo ważne, były nieczytelne i myślałam, że się posiłkuję nagraniem na stronie BIP-owskiej, gdzie jest tekst również, ale nie było i sprawdzałam dzisiaj rano, prawie miesiąc, nadal nie ma tego nagrania. A niektórzy, jak jeśli jest nieczytelne, niesłyszalne, to ten tekst pomaga w zrozumieniu dyskusji. Do tej pory tego nie ma. Chciałam pytanie, kiedy to się ukaże? Pani radna, to na pewno zaraz ten temat poruszę z informatykiem, jeżeli będzie taka możliwość, na pewno to udostępnię jak najszybciej. No dzisiaj też na początku sesji nie mógł ruszyć też przekaz elektroniczny, czyli nie można było obejrzeć sesji w internecie, ale już się uruchomiło, wystartowało, także no, nie mamy wpływu na niektóre rzeczy, no, jakieś problemy techniczne czasem się zdarzają, ale jestem pewien, że Jacek na pewno informatyk zaraz to umieści, tylko będzie możliwość. Proszę bardzo, pani Elu. Pani radna, powiem tak, że rozmawiam na temat drogi w ratunku akurat cały czas praktycznie i ze starostą i z tymi prywatnymi osobami, które chcą też dofinansować w jakiś sposób. Oczywiście z tymi prywatnymi przedsiębiorcami to duszę ich, żeby dołożyli jak najwięcej, oni chcą dołożyć jak najmniej, na pewno wygląda sytuacja, ale myślę, że jakoś do porozumienia dojdziemy i ma być to wykonywane no, najpóźniej początek przyszłego roku. Jeżeli w tym roku nie zdążą, to najpóźniej początek przyszłego roku. Z tego co wiem, z tego co rozmawiamy z starostą, tak to ma wyglądać. No my żeśmy, że tak powiem, na tą drogę jakieś pieniądze przekazali, więc no, myślę, że to będzie zrealizowane. Aczkolwiek wiem, że jest problem z wykonawcami z tego względu, że no, nie wyrabiają się, ale droga jest tematem aktualnym, że na pewno będzie ta inwestycja wykonana, jeżeli nie w tym roku, myślę, że w przyszłym roku jest bardziej taki realny termin, nie? Bo w tym roku to już teraz dla najlepiej, żeby nawet nie robili, bo za chwilę będzie mróz i tak dalej, więc lepiej, żeby to wykonali w przyszłym roku. A my tą dalszą część drogi do Golejewa, łącznie z Golejewem, to akurat rozmawiałem z projektantami, więc projekt mają zakończyć do końca grudnia i jeżeli tylko będziemy mieli możliwości, no to będziemy to realizować. Fakt, że tam jest odcinek 3 km, więc trochę sporo tego jest. No właśnie. I jeszcze ta droga ma być taka w miarę szeroka, bo no zobaczymy. No fajnie, dziękuję. Proszę bardzo, pani Halino. Jeszcze mam dodatkowe pytanie. Jak daleko sprawa włączenia czy włączenia biblioteki
do GOKiR-u. Przekazaliśmy uchwałę Państwa o zamiarze łącznie z tymi dwoma opiniami, to znaczy opinią Wojewódzkiej Biblioteki i Rady Bibliotecznej. Ja już mówiłam Państwu, że te obie opinie są negatywne. Ministerstwo ma czas 30 dni do podjęcia swojej decyzji. Z tym, że zaznaczam, że te opinie nie są opiniami wiążącymi, ale zapewne ministerstwo będzie tam w jakiś sposób brało pod uwagę. Pan wójt jeszcze dołączył do tej Państwa uchwały i do tego uzasadnienia, które było przy uchwale, swoje takie obszerne wyjaśnienie, dlaczego chcemy zamknąć, przenieść, bo to tak włączyć, o może tak włączyć do GOK-u, żeby powstała jedna instytucja kultury, że będzie to łatwiej zarządzać, ale jakie będzie stanowisko ministerstwa no na dzień dzisiejszy, trudno powiedzieć. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Olu. Ja dzisiaj tak jechałam przez Wójcin i tak popatrzyłam sobie na ten ośrodek, znaczy były budynek po ośrodku, co kiedyś był ośrodek zdrowia, biblioteka, tam drzwi pootwierane, nie wiem czy szyby powybijane, bo tego nie zauważyłam, no te drzwi akurat zauważyłam. Nie wiem, czy to można jakoś tam, żeby to tak, no, ja nie mam żadnego pojęcia, to po prostu taka wizytówka tej wsi, że to jest przerażające, a wieś bardzo ładna ogólnie mówiąc. Co to w ogóle, nie wiem, czy ktoś nie może się tym zaopiekować. Wiem, już odpowiedź trochę znam, bo już na ten temat mówiliśmy, ale no nie wiem. Pani radna, ja interweniowałem nie tylko na prośbę radnych, sołtysa i tak dalej. Interweniowałem w tej sprawie w KOWR-ze od samego początku, jak tylko praktycznie jestem wójtem, tą sprawę staram się jakoś ruszyć. No, nie ma żadnych możliwości, są roszczenia, nawet no, jeżeli chodzi o same wyłomy i uprzątnięcie terenu, to był problem. Z tego względu, że też w końcu uzyskałem zgodę KOWR-u na to, żeby te wywroty, te drzewa powywracane i połamane usunąć. Weszły tam osoby chciały to wykonać i uprzątnąć przy okazji ten w ramach za to, że to drewno pozyskają. Miały wyczyścić tam ten teren, wykosić pod kaszarkami, chociażby to dziozielsko usunąć, te gałęzie. No, weszła pewna osoba i że tak powiem, no, pogoniła tych ludzi. No i teraz dwa lata później praktycznie dopiero teraz te osoby skontaktowały się ze mną po raz kolejny i prosiłem, żeby wykonali to co mieli, co założyli, żeby weszli i nie bali się nikogo, bo tam są roszczenia i KOWR rządzi tym, a nie ta osoba cywilna, czyli prywatna tam. No i wykonali częściowo te usunięcie tych wyłomów, aczkolwiek no, nie odbyło się bez interwencji no, wyżej wymienionej osoby i znów miałem rozmowę z KOWR-em i takie przepychanki. No, jeżeli chodzi o samo zabezpieczenie budynku, no to nie mamy na to żadnego wpływu. Żadnego wpływu. Ja informowałem, nawet tam pani była z KOWR-u i z tego co mam informacje i oglądała tą nieruchomość. No nie mam, ja też nie mogę patrzeć na to, że to niszczeje, że tam dach już zacieka, bo z tego co mam informację, to już dach zacieka, drzwi, szyby powybijane. No ale KOWR nie ma żadnego interesu, bo to już nie jest ich własnością, więc a osoby prywatne, że tak powiem, które mają roszczenia, są mniej zainteresowane czymkolwiek, żeby tam nawet zabezpieczyć to, tylko są zainteresowane tym, żeby dostać pieniądze. No. Za chwilę, dosłownie 2-3 lata i ja przewiduję, że ten piękny budynek, no zawali się dach, zawali się wszystko. Tak, że tam są. To aż nie dla mnie to jest przerażające, że nikt się w ogóle tym nie interesuje, tylko chcą pieniądze, ale chociażby zabezpieczyli ten dach. Nie ma dużych kosztów. Wstawić kilka łat, papę i czy cokolwiek zabezpieczyć w jakikolwiek sposób, te drzwi, okna nawet zabić deskami, żeby nic tam się nie działo. Nie wiem, no nie mamy na to żadnego wpływu. Ja też już rozmawiałem z panią z KOWR-u i oni mówią, że no nie, oni nie mogą nawet na tą nieruchomość wejść też, bo już są roszczenia. Jeżeli do tego czasu, kiedy nie było żadnych spadkobierców, to jeszcze KOWR tym zarządzał. Teraz niestety nie mamy żadnej możliwości, żeby cokolwiek tam zrobić. Nawet jeżeli gmina by zleciła, powiedzmy, uprzątnięcie tam, wysprzątanie tego terenu, też nie możemy wejść. No spadkobiercy, dziedzica. A co oni chcą? Pieniędzy? No pieniędzy chcą. Nie chcą tego budynku, tylko chcą pieniądze. No generalnie. No. A co, kto im kiedyś za ruinę, ktoś im zapłaci?
Kiedyś jeszcze, jak to było wiadomo opuszczane, no to w miarę funkcjonowało, bo to te mury pracowały, był ocieplany budynek i można było to zaadoptować. A w tym momencie, no to... Tym bardziej, pani radna, że to jest jeden chyba z najładniejszych oczywiście kompleksów pałacowo-parkowych, tak, jakie tak widziałem. Tak, piękne, dosłownie, oczywiście. Usytuowanie i sam budynek, to jest naprawdę coś pięknego. No. Nawet ktoś mi zaproponował, aby gmina to odkupiła. No, jaki mamy interes, żeby płacić 700 tysięcy i później to remontować? No, na co nam ten budynek generalnie? Bo gdybyśmy mieli jakiś jeszcze pomysł na przeznaczenie, coś tam, zagospodarowanie tego obiektu, ale nie mamy, bo nie możemy nic zrobić według naszej koncepcji, tylko wszystko konserwator zabytków. A konserwator zabytków chce tylko odtworzenia tego, co było. Więc no, nie ma możliwości przebudowania tych mieszczeń, czegokolwiek zrobienia i to też zniechęca dużo osób, nie? Także szkoda, że ten budynek niszczeje, no ale nie mamy na to żadnego wpływu. No, ja jestem mieszkańcem Wójcina też i rozmawiam z mieszkańcami i wiem jak to ich boli nawet, bo oni pamiętają czasy świetności tego parku i tego budynku, więc... A większość właśnie tutaj z młodszych ludzi, znaczy młodszych, w moim wieku tam chodziło do przedszkola i do szkoły, także... Dobrze. Mam jeszcze takie dyskretne pytanie. Był ten problem troszeczkę poruszany naprawdę tak bardzo na marginesie, ponieważ to chodzi o Zakład Aktywności Zawodowej przy Jeziorzu. Nie wiem, jeżeli pan wójt nie wie nic na ten temat, to nawet, no to ja nie będę teraz się wypowiadała za pana wójta. Nie będziemy poruszać tego problemu. Nie omieszkam, że jestem w tej chwili tam zatrudniona i takie pytania do mnie docierają. Ludzie się boją też o pracę, no bo mówią, wiedzą, że są w projekcie i to będzie trwać. Czy pan wójt ma jakieś informacje na ten temat? Co z tym ZAZ-em? Czy pan wójt odpowiada na przykład tam na późniejszym terminie, czy coś takiego? Bo wiem, że też nie wiem, czy to prawda, że mamy się spotkać. Też nie wiem, czy to jest prawda. Radni z gminy Szczelno, po prostu wspólnie ma być jakaś integracja, jakaś rozmowa. Nie wiem, czy na temat akurat Zakładu Aktywności Zawodowej, żeby tam, nie wiem, dokładnie jeszcze nie mówię, nie jestem też, można powiedzieć, tak zapoznana, jaki ma być scenariusz tego spotkania. Ale mówię, że spotykam się z tymi ludźmi, zadają, bo wiedzą, że jestem radną i mówią, słuchaj, a co tam się dzieje, wiecie coś? A ja mówię, nie wiem. Jeżeli coś będę wiedzieć, to i wy się dowiecie, no bo to wiadomo, że wtedy będzie troszeczkę na ten temat głośniej. W tej chwili tylko mówię, rzucam takie pytanie, ale nie oczekuję oczywiście od razu tej odpowiedzi. Aż tak, takiej, no lepiej, żeby była satysfakcjonująca do pracowników ZAZ-u i moich koleżanek i kolegów, którzy tam zatrudnieni są z orzeczeniami o niepełnosprawności, bo no, fajnie to funkcjonuje i chciałabym, żeby ktoś się tym dalej zajął i opiekował, bo naprawdę robią sporo dobrej roboty tam. I nie wiem, czy los tego ZAZ-u panu wójtowi też będzie bliski, jeżeli przejmiemy, no wiadomo, ziemię, no, administracja Pani radna. Ku dobremu, ale co będzie z ZAZ-em? Ja nie mam informacji na ten temat, no czy pan burmistrz będzie dalej ten ZAZ prowadził, no w sensie po zakończeniu trwałości projektu, bo jeszcze około 3 lat chyba jest projekt, a czy pan burmistrz będzie gmina Szczelno dalej to prowadziła? My generalnie no, prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, no, staniemy się właścicielem tych budynków, wszystkich nieruchomości i gruntów, ale ja nie widzę żadnych przeszkód, aby że tak powiem, no, ten budynek dalej udostępnić gminie Strzelno, tym bardziej, że to jest ich projekt, ich ZAS i niech to prowadzą, nie ma żadnego problemu, żadnego, ja tam sprzeciwu żadnego, myślę, że państwa strony też nie będzie, jeżeli chodzi o ZAS, ale nic nie wiem na temat dalszego funkcjonowania tego ZAS-u. No, nadal ma być ten projekt, ale no, nawet powiem szczerze, że jeżeli państwo radni będą chcieli i jakiś ukłon w stronę Szczelna zrobi, to możemy zwolnić z podatku, powiedzmy, czy cokolwiek, ale no nie wiem, nic na dzień dzisiejszy nie wiem. Pewnie jakieś rozmowy będą, ale no, no to jest ZAS, to prowadzi gmina Strzelno, oni dostali dofinansowanie. I czy oni dalej będą to prowadzić po zakończeniu projektu, tego nikt nie wie. Tego ja nie wiem. Być może wejdą w nowy projekt.
No my jesteśmy jak najbardziej skłonni i myślę, że Państwo Radni też współpracować, aby to udostępnić, no, ten budynek, niech prowadzą tą działalność. Ale czy będą prowadzić do tego, no ja nie wiem. No to wiadomo, no wiadomo, oczywiście. No, może to, jest inwestycja Strzelna i to jest zakład aktywności gminy Strzelno, prowadzony przez gminę Strzelno, więc my nie mamy na to żadnego wpływu na losy tego przedsięwzięcia i co tam dalej będzie się działo. Rozumiem. No bo mówię, że takie na razie pytanie, można powiedzieć, że otwarte, tak? No bo, znaczy pytanie jest, nie ma, jest problemowe. Pytanie jest problemowe takie na ja wiem, że są projekty, tak dokładnie jestem zapoznana. To już nie dotyczy nas to pytanie, że tak powiem. No ale panie wójcie, z całym szacunkiem, pan jest włodarzem, no i pan burmistrz również jest jak gdyby, no teraz jak, no, ma nadzór jak gdyby na tym zarazem, tak? No bo taka prawda. I ja myślę, że to kwestia dogadania się i tak dalej, ale mój, no to jest chyba dopiero tak jak gdyby w czasie się to rozłoży i myślę, że... Pani radna, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Strzelno na naszym budynku czy na naszym terenie prowadziło działalność. To nie będzie żadnych problemów, jeżeli chodzi o tak. Żadnych wskazań nie ma. Myślę, że będzie kwestia na pewno dogadania się i pozytywnego rozwiązania tego problemu. Dziękuję. Dobrze, pani Jurku? Co z budową drogi Lachmierowice-Siemionki? Bo to tak wszystko opieszale idzie, termin minął. Panie radny, z tego co wiem, to wykonawca zwrócił się do nas z pismem, że ze względu na COVID, abyśmy aneksowali umowę i przesunęli termin. Miał jakieś tam problemy materiałowe, pewnie czasowe, ale no, z tego co wiem, to jak byłem zobaczył, no kamień wysypują, a już, no, jeżeli chodzi o położenie samej masy, nie wiem kiedy to nastąpi dokładnie. Będziemy się kontaktować i pilotujemy cały czas akurat budowę tej drogi. No zobaczymy jak to. Myślę, do czego zmierzam? Warunki są takie, nie inne, żeby nie został ich mróz. Dziękuję. Proszę bardzo, panie wójcie. Drodzy państwo radni, chciałem podziękować za to, że jednak ta uchwała o zwiększeniu wynagrodzenia przeszła. Wskazuje to na to, że większość radnych docenia moją pracę i mój wysiłek, który jest niemały, jak zresztą państwo wiecie, więc tym bardziej jestem wdzięczny za to, że państwo doceniliście moją pracę, tym bardziej, że miałem okres, gdzie przez prawie półtora roku miałem pensję obniżoną do 5000 z małym haczykiem, więc to taka będzie jakaś rekompensata za ten czas. Więc mam nadzieję, że jeszcze pozostało mi trochę pracy, aby przekonać pozostałych radnych i mam nadzieję, że z czasem też stwierdzą, że zasługuje na uznanie i na zaufanie państwa, więc dziękuję jeszcze raz i jestem naprawdę zobowiązany i cieszę się, że większość państwa radnych doceniła moją pracę i to, co się dzieje na terenie naszej gminy. A muszę powiedzieć, że naprawdę dzisiaj też byłem w Urzędzie Wojewódzkim na spotkaniu i wszyscy nam zazdroszczą. Naprawdę, że takie pieniądze, jak u nas są pompowane w gminę, to nie ma chyba w skali województwa nigdzie. Także nawet do tego stopnia, że jeden wójt wypowiedział, że mówi, nie wiem, jak jesteś w stanie przerobić te pieniądze, jak nie ma ludzi do wykonywania tych wszystkich przetargów i tych wszystkich zadań. No mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy i wspólnie będziemy cieszyć się na koniec kadencji z tego, co udało nam się zbudować i zrobić. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę. A więc punkt 11, odpowiedzi na zapytania mamy zrealizowane i przechodzimy do punktu 12, zakończenie sesji. A więc zamykam 37. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie.